Dlaczego Chile jest takie długie? Chile to kraj o długości ponad 4200 km. Jest to odległość od Maroko do Finlandii przez całą Europę. Jednocześnie średnia szerokość Chile to zaledwie 180 km. Ale jak to państwo stało się aż tak długie? Musimy cofnąć się do 1818 roku, kiedy Chile uzyskało niepodległość. Wówczas kraj miał mniej więcej 1/3 swojej dzisiejszej powierzchni. Władze chciały powiększyć terytorium, ale ze względu na naturalne bariery w postaci Oceanu Spokojnego i Ant w grę wchodziła wyłącznie ekspansja na północ i południe. Pod koniec XIX wieku Chile wygrało wojnę z połączonymi siłami Boliwii i Peru, zyskując tym samym dużą część ziemi bogatą w złoża naturalne i odcinając Boliwię od oceanu. W podobnym czasie Chile zyskało wyspy na południu kontynentu na mocy traktatu z Argentyną, a następnie chilijska armia pokonała wojska rdzennej ludności Indian Mapuche i przejęła pozostałe terytoria, zyskując taki kształt, jaki znamy dzisiaj.